A kiedy pan ostatnio sprawdzał to w systemie informacji przestrzennej, bo ja dzisiaj. I co teraz? Ale ja to sprawdzałem, proszę pana. On jest ochroniarzem, jeżeli pan uważa, że ja robię coś niezgodnie z prawem, proszę do policji. A, witam pana, witam. Ma pan zezwolenie na filmowanie? Czy ja mam zezwolenie na filmowanie? U nas regulują wewnętrzne rozporządzenia. Filmowanie obiektu. Jak ma pan takie pytanie, jak macie zakaz palenia? Pewnie macie zakaz palenia na terenie całego zakładu. Oczywiście. To czy on poza terenem zakładu obowiązuje także? Ale jak? No, poza terenem. Na terenie zakładu nie wolno palić. Okej, ale poza terenem czy ten zakaz obowiązuje? No, dlaczego nie mam obowiązywać? No właśnie. A dlaczego by miało mnie wasze wewnętrzne rozporządzenie obowiązywać, skoro ja nie jestem na terenie państwa zakładu? Ale filmuje pan zakład i trzeba mieć odpowiednie zezwolenie. Tak? Proszę pana, mnie państwa zezwolenia nie dotyczą, ponieważ ja jestem w miejscu publicznym. Dobra. Będzie pan filmował dalej? Tak, oczywiście. Strona, szanowny panie. Proszę włączyć. Słucham? Proszę włączyć, tak. Proszę skasować. Pan chyba sobie żartuje. Słucham? Pan chyba sobie żartuje. Chyba nie żartuję. Tak, ma pan pozwolenie na robienie zdjęć? Oczywiście, że mam, proszę pana. A, to co innego proszę nam pokazać. Proszę pana, czy ja jestem na terenie teraz zakładu? Niech pan mi wytłumaczy. Nie jest pan. Kiedy pan... Ale otóż to jest bardzo ważna informacja. Tak. Jestem na terenie... To nie jest miejsce publiczne. Nie jest to miejsce. A gdzie jest miejsce publiczne? Od ulicy? To znaczy chodnik nie jest miejscem publicznym? Chodnik jest prywatny. Dobrze. A kiedy pan ostatnio sprawdzał to w systemie informacji przestrzennej? Bo ja dzisiaj. I co teraz? Ale ja to sprawdzałem, proszę pana. Pan jest ochroniarzem. Jeżeli pan uważa, że ja robię coś niezgodnie z prawem, proszę do policji. Ja sprawdzam, wiem co mówię. To miejsce, gdzie można chodzić i samochody muszą być wyłączone, jak zajeżdżają rejestratory? Niech pan mi powie. Rejestratory jazdy. Samochody muszą tu być wyłączone wszystkie? Widzi pan jaki jest problem, nie? Zaczyna się problem. Ja mam swoje... Ja rozumiem, ale niech pan mi powie, nie? Jadą samochody, wie pan, rejestratory jazdy. Pan wie o co chodzi. Kamerują, no kamerują przecież. I co teraz? Widzi pan jak to wygląda? No tak to jest. Ja sprawdzam, zanim przyjdę, proszę pana, ja sprawdzam takie rzeczy w systemie informacji przestrzennej. Wiem, gdzie jest miejsce publiczne, wiem, gdzie nie jest. Jeżeli bym chciał wejść do państwa na zakład, bym poprosił, dostałbym być może odmowę, być może nie i nie ma problemu. Natomiast w tym miejscu ja mogę filmować, ja to sprawdziłem. Nie zajmuję się tym od dziś, nie od dziś miałem kontakt z policją w takiej sytuacji. Zawsze się to kończy tak samo, państwo zostajecie wyedukowani.
bo nie wiecie, gdzie przebiega granica. Granica czego, przepraszam? Granica miejsca publicznego, gdzie można być, chodzić, kto opłaca, jakie lampy, rzeka też jest teren. Nie, rzeka nie jest terenem. A wie pan, zna pan zasady, ile od rzeki metrów jest w jedną i drugą stronę, jest teren, na którym można przebywać? No, proszę mnie wesprzeć tą wiedzą. No wie pan, ja mogę pana wesprzeć, ale to nie są tanie rzeczy. Jak pan chce na szkolenie się zapisać, proszę bardzo. U pana można? Można, oczywiście, że umie. Jaki namiar do pana? Sprawię panu już po tym, jak zakończycie państwo interwencję. Według panów, gdzie jest jeszcze ten teren? Wasz, to znaczy tam, gdzie nie można kamerować, bo chciałbym to skonfrontować po prostu tutaj z zarządem. Już pan ma swoją wiedzę lepszą od naszej. No to spokojnie. Panowie, przeprosicie, jak policja przyjedzie i powie, że wszystko jest w porządku? Że opowiadacie bzdury? Bo tak będzie. Gdybyście mieli całkowicie rację, gdybym był dokładnie metr przed tą bramą i zaczął filmować, ale ja nigdy nie byłem metr przed tą bramą. Brama nie jest, wie pan, granicą. Ale ja wiem, gdzie jest granica. Na tym to polega, że ja to wiem. To, co teraz panowie robicie, to jest jakaś interwencja wobec legalnych czynności, które ja tu podejmuję. Tak jak ja bym zgłosił na policję, że pan tu przyszedł. No może pan przyjść. Pan, gdybyście załatwili sprawę prosto. Fajnie by było, żebyście mieli w ochronie takie szkolenie, jak korzystać z systemu informacji przestrzennej. To jest bardzo prosty system. Można zobaczyć, dokąd jest jaka działka, o jakim numerze. Są wszystkie drogi publiczne pokazane, które są, które nie, dokąd, co się dzieje, gdy jest rzeka i tak dalej. To jest bardzo prosta sprawa, ale lepiej wyjechać i opowiadać bzdury.
Można na chwilę? Proszę uprzejmie. Ale jeszcze jedno. Chcielibyśmy wiedzieć, że w tym momencie sprzęt jest włączony. Nie, to nic innego. Nie, proszę pana, to co ja mogę panu obiecać, to jeżeli kiedykolwiek dojdzie do publikacji, to ani pana głos, ani panów twarz nie będzie rozpoznawalna, bo tak decyduje prawo. A ja zakładam, że panowie się nie zgadzacie na upublicznienie. Ze swojej strony też tak dokładnie ma pan rację. My ze swojej strony chcieliśmy jeszcze pana poinformować, że gdyby pan udostępniał, upubliczniał gdzieś znaki firmowe Lotosu, to również firma na to się nie zgadza i będzie wyciągała konsekwencje. Firma może się nie zgadzać, jeżeli tylko dojdzie do publikacji, może zawsze podejdzie do sądu. Ale tak, wiecie pan, tak, to jest oczywiste. To wszystko na naszej stronie. Dziękuję, do widzenia.